Siemanko, jestem Lucek, to jest Dieta Ona i zapraszam was na kolejny odcinek z tej gry, taki luzacki. Będziemy sobie grać, patrzeć co jest nowego w GTA. Jest nowy samochód, Torero. Widzieliście już? Torero brzmi jak Toreno prawie, co? I nie kupię go. Możecie sobie zobaczyć tuning na moim kanale, link macie w opisie tego filmu. Możecie sobie zobaczyć tuning tego samochodu. To jest taki Lamborghini Countach, czy takie Lamborghini Countach, z możliwością zainstalowania spoilera na przedniej masce, czy raczej na przednim bagażniku. Wygląda to okropnie, samochód ogólnie w grze wygląda paskudnie, nie podoba mi się, dlatego go sobie nie kupię w online, ale na singlu sobie go przetestowałem, no i też jakoś nie robił dla mnie większego wrażenia, to głównie właśnie przez ten wygląd, nawet nie zwracałem specjalnie uwagi na te osiągi, ale dokładnie możecie sobie zobaczyć na odcinku. Co do właśnie tuningowania, to zobaczcie, tampa opancerzona, czy tampa custom z działkiem na dachu, jednak może się troszeczkę niszczyć, gdy mamy tutaj zainstalowane jakieś opancerzenie. Mi odpadła właśnie maska, jak sobie tak hardkorowo jeździłem, ale to w zasadzie tylko jedyna rzecz, jaka się tu mi popsuła, bo chyba żaden inny element karoserii się nie pogniótł. Nie wiem, czy ktoś z ludzków, który tutaj z nami gra, ze mną gra, czy będzie miał Torero, to by może pokazał, jak to wygląda. Natomiast w sklepie kosztuje, zaraz zobaczymy ile dokładnie, ale no raczej się nie opłaca jak dla mnie. No milion kosztuje, kurde, cheatach kosztuje 100 tysięcy mniej, ponad 100 tysięcy mniej kosztuje. Ja bym brał cheatacha bez zastanowienia, jeśli miałbym wybierać między tymi dwoma samochodami. Może w czymś ten samochód jest lepszy, też ma dużo opcji tuningowych, ale dla mnie nie ma w ogóle rozmowy. Cheatach to jest cheatach i już, wygląda fantastycznie. A ten Torero jest jakiś taki, nie wiem, jakby niedokończony projekt czy coś takiego. Oczywiście nie hejtuję tutaj Lamborghini, tylko ogólnie interpretacji tego samochodu, czyli Lamborghini Countacha w GTA, które mi się niespecjalnie podoba. Chociaż też jakby się ktoś tam postarał, można zrobić ten samochód całkiem przyzwoicie. Ja sobie porobię tutaj ładuneczki. Spróbujemy właśnie porobić ładuneczki tampą, bo tak robiłem tampą na odcinku tylko atak, jak to się nazywało? Headhunter, tak? Czyli łowcę głów. Sobie tylko robiłem, a nie robiłem właśnie kolekcją. O, tak mało zasobów mam. Teraz sobie ustawiłem na towar wszystko, więc mam dużo kasy tutaj, mogę to spieniężyć wszystko już. I właśnie, chcę zobaczyć jak to wygląda, czy mogę w kilku miejscach sprzedać. I teraz ogólnie mamy bonus plus 25% do szybkości zarabiania czy tworzenia broni w GTA, także warto sobie teraz coś tutaj podziałać z tym i dlatego cały personel przeznaczyłem na produkcję broni, więc powinienem trochę na tym zarobić. Możemy tu przyspieszyć badania, bo tutaj jeszcze jeśli chodzi o te badania, to są jakieś rzeczy nie odblokowane przeze mnie. Tak, patrzę, czy pojawił się jakiś nowy samochód w Pegasusie, żeby można było go przerobić typu Insurgent, albo co tam jeszcze było. Jeszcze ten drugi, taki podobny do Insurgenta zwykłego, no nie? Tego bezdziałka samochód. On jest też ciekawy, bardzo jestem jego ciekawy i na pewno go sobie kupię, jak się już pojawi. No ale będzie trzeba te wszystkie odblokowania sobie porobić po kolei. One się prawdopodobnie robią losowo, więc na razie nie chcę sobie robić tych, nie wiem, ulepszeń do Technikana, bo Technikala. Technikana. Ja mówię Technikan, nie wiem czemu tak się nauczyłem. Nie robię sobie ich, bo one mi są niepotrzebne, ale pewnie i tak będzie trzeba je odblokować, bo to się wszystko losowo po kolei robi. Możemy sprzedać towar za 273 tysiące, ale na razie nic nie sprzedaję, na razie niech mi się tutaj ładnie gromadzi wszystko. Jeszcze raz wejdziemy sobie do komputerka i odnowimy zasóbki, bo jestem teraz z ekipą. Właśnie nie wiem, czy wszystkich zaprosiłem, którzy są, jeszcze mogę chyba kogoś doprosić. To doprosimy, bo teraz jak jesteśmy w klubie, jak jestem w klubie, to też mogę zaprosić sobie więcej osób. 8 osób mogę maksymalnie zaprosić do klubu i jako prezydent klubu jestem też VIP-em, a jako VIP mogę gromadzić sobie tutaj rzeczy, czyli ukraść zasoby w tym wypadku, nie? Okej, no i startujemy.
Weźmiemy sobie tamposa i pojedziemy. Zobaczymy gdzie. No właśnie, jak będzie daleko, to nie wiem, czy tą tampą dojadę. Pewnie wszyscy będą tam najpierw. Czy ktoś tutaj ma... Gdzie moje auto? A tam, dobra. Wszyscy tutaj tampami, kurde, nieźle. Jest moja tampa tutaj. Czyk, 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 czyk. Jakie kolorowe mają malowania, zobaczcie, kurde. Tutaj Insurgent sobie pojechał, zwykły. Musimy jechać 3 km, no to spokojnie dojedziemy tamposem. I... nie wiem, tam jakaś... to może być coś ze śmigłowcami, to fajnie będzie się jej strącać właśnie tampą. Chociaż technika byłby lepszy do tego, dlatego że on ma działko, które bardziej pionowo do góry może strzelać. Niestety tampa ma ograniczony ruch do góry, jeśli chodzi o te karabiny. A tak na marginesie, jeśli chodzi o te karabiny, to zobaczcie sobie, jak się obracam, teraz w ogóle nie skręcam samochodem, a jak obracam szybko działko do tyłu i do przodu, to samochód leciutko skręca, to jest takie odczuwalne. Chyba już ktoś tam dojechał, musimy ukraść zasoby. Ja sobie pojadę, chyba tutaj będzie najszybsza droga. No. Także co, kupujecie Torero? Bo dla mnie to jest taki... nie wiem, znaczy... wolę zostawić sobie tą kasę na tuning. Kurczę, właśnie zapomniałem, jak się ten samochód nazywa. Ale wiecie, o którego mi chodzi. Ten taki opancerzony, co ma działka z przodu. Podejrzewam, że będzie można go hardkorowo zrobić. I że będzie miał jakieś fajne opcje. Znowu mi maska odpadła. Ta maska jednak słabo się trzyma. Ale chyba nie ma takiego pancerza, co by tą maskę jakoś bardziej przytwierdzał. Ops, ops, ktoś nas goni, ktoś nas goni. Uwaga, uwaga, będziemy się bronić. Będziemy się bronić. Bo to jedzie Ruiner 2000. Uwaga! Dobra, nie atakuje chyba. Chyba nie atakuje. A jak zaatakuje, to oberwie. Kurczę, mocno opancerzony jestem. O, ścier! Taki jesteś, gościu? Dobra. Minujemy, minujemy, minujemy. Zapraszam na moją minę! Ha, boi się miny? Boi się miny? O, proszę, zaatakował mnie. Mogłem go zestrzeć, ale taką miałem ochotę, żeby... zaatakować go, żeby go rozwalić jednak tą miną. No to by było takie, ach, takie, kurczę, odpowiednie. By tak pasowało. Szkoda, że mi się tutaj amunicja skończyła do tej fajnej broni. Ej. Dobra, muszę sobie jakiś inny pojazd. To weźmy sobie właśnie Cheetaha z tych, no osie, co mnie tu strzela? Tu mamy przeciwników. Chodź tu. A, ktoś tu właśnie tu były technikale do zabrania, czyli... gdzie on tam jest? U góry, jest tu. Pyk. Dobra. Zobaczymy, czy tą tam... nie mogę tej... co to za samochód? Oho, to jest ten nick. Zobaczymy, czy możemy go stuningować, ale raczej wątpię. Bo... ugrać można. Śmiesznie by było, jakby można było stuningować. Nigdy w sumie tego samochodu nie brałem. Ciekawy jestem, czy się... ale... kurczę. Powiem wam, że dosyć szybki jest. No, no, ładnie tutaj wyrwał. Ej, nie w tą stronę pojechałem, salon tuningowy jest tam. W takim razie jedziemy. O kurczę, ten ziomek mnie tu goni. No i po mnie. Kurczę, taką fajną furę miałem, chciałem sobie zobaczyć, czy się da stuningować. Kurczę, teraz nie wiem, jak się stąd wydostać, ale... nie, nie mogę sobie wziąć... tu wezmę, 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 jest, Opresor. Opresor, chodź opresor, załatwimy go. Załatwimy go po ludzku, czy nie? Zobaczymy, czy jeszcze umiem latać opresorem. Woop! Ups, ups. Skrzydła się nie wyciągnęły na czas. Ej, co jest? Widzieliście? Nie uzupełnia się dopalacz w powietrzu. Oh shit. Oh shit. Ktoś się tu schował. Aha, jak się tu strzelało. Tak zapomniałem przez chwilę. Spoko. I zawracamy. Ciekawe, czy go trafię. Ciężko będzie. Ciężko, ciężko, ciężko. Też sobie wziął opresora. Dobra, ja spadam. Uuu.
Luki. I... O, dawaj Lucek. Dobra, zginął. Wszystkie rzeczy dostarczone, teraz możemy pojechać do mojej wytwórni. Chyba, bo już chyba wszystko dostarczyliśmy tutaj. I teraz możemy pojechać chyba do mojej... O tak, tu jest wytwórnia, fałszywe banknoty. Możemy sobie tu uzupełnić zapasy. Podejrzewam, że w bunkrze już wszystko mam pouzupełniane. Teraz możemy sobie tu myknąć. Ta misja była prosta, nawet nie zdążyłem tampy przetestować. Cyk, 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 cyk. Mało mam amunicji, tak naprawdę nie mam czym strzelać. Nawet nie mam minigana, nic, nie mam się jak bronić, dlatego muszę brać te moje pojazdy do akcji. Okej. Bierzemy, uzupełniamy zasupki. Kurczę, tu nic nie mam. Aha! Tu miałem taką akcję, że towar był zrabowany. Muszę od nowa wszystko przygotować. No, pamiętam, wtedy grałem akurat z Pawłem i nie chciałem nam przerywać tej całej akcji. No i tak wyszło, że... Okej, tutaj tego jeszcze musimy wytłumaczyć. Chyba załatwiony, dobra. Udało mi się jakoś wyminąć rakiety, nie wiem jak to się stało, ale się udało i to jest ważne. Teraz musimy lecieć do North Drive, Rockford Drive, coś takiego. To jest kawałek drogi stąd, ale opresor to powinien raz, dwa sobie z tą odległością poradzić. Dawno nie latałem w sumie opresorem, ale wiecie co? Tak się wydawało, że ten opresor popsuje jakoś rozgrywkę, że to o, teraz można latać wszędzie, strzelać. Tak wszyscy się obawiali, że to teraz będzie takie... To już nie będzie to samo GTA, ale wiecie co? Mi się ten opresor znudził po jakimś czasie i wróciłem sobie do normalnych samochodów, także to nie jest tak, że cały czas tym opresorem się napierdziela. Normalnie to ja jeżdżę sobie tym Cheetahem nowym na przykład. Tampą dużo jeżdżę ostatnio, bo on jest taki... Ona jest taka... no jak to się mówi? Skillowa. W sensie trzeba naprawdę nauczyć się nią walczyć, żeby walczyć dobrze, chociaż jak się strzela z minigana dookoła, to można sobie pomyśleć, że jest super łatwo. Ale jeśli ma się to robić tak fajnie z klasą, wiecie, skillowo, precyzyjnie, nie tylko miniganem, ale też i tym, jak to się mówi, nie granatnikiem, no powiedzmy granatnikiem, tak? No to trzeba naprawdę nie lada umiejętności. Tak mi pisaliście, że na YouTubie są już takie filmiki, jak ludzie skillowo jakoś tam zabijają innych graczy, strzelając im tak fantastycznie, nie? Ooooooh. Cyk. Strzelając im tak fantastycznie z tego moździerza. O, to jest moździerz właśnie. No, to jest spoko. Dobra, musimy tu wylądować. Co musimy tu zrobić? O-o. Lądujemy. Pyk. Zawsze mam problem z lądowaniem tym opresorem, a wy? I mi tak się nie da fantastycznie wylądować, jak idealnie zawsze trzeba jakoś tam kombinować, odwracać się, hamować w powietrzu. Próbować. O, tutaj mamy samochód. Aha, musimy go po prostu dostarczyć. No to nic ciekawego. Ale ten ziomek będzie mnie atakował pewnie, on jest teraz na niewidoku. I... A ja nie mam właśnie ten... mobilnego centrum dowodzenia i nie mogę sobie amunicji do mojej snajperki zamówić czy kupić. Dlatego muszę mieć oczy szeroko otwarte. Dlatego klawiatura myszka. Musimy się rozglądać tutaj dookoła. Czy czasem gdzieś nie będzie atakował? No nie mam chyba ani naprowadzanej wyrzutni rakiet, ani... Nic takiego fajnego. Także nieciekawie trochę, może być ciężko. Dobrze, przybyło już wsparcie, mamy tampę. No ciekawe co może robić... O shit, co to było? Gdzie? Co? Kto? A, tu jesteś, tak? Siema. O, nie mogę strzelać, czym strzelać? Tutaj tym. O, udało się. Dobrze. Dobrze, że te zasoby... O kurczę, tutaj mi wyskoczył. Muszę się wycofać. Hop, 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 hop. Żeby mnie nie zaatakował. Bo jeden mocniejszy strzał i ciężarówka może paść. Tego trzeba uciekać. Uciekaj tam, osłaniaj, a nie za mną biegaj. Tu uciekamy. Okej. Okay. Jakąś chyba drogą naokoło pojechałem. No nic, trudno. Tam nie mogę przejechać, bo by mnie z rakiety sieknął, byłoby po mnie.
jakoś dostarczymy te towary. Zresztą to się dostarcza za darmo, więc tu nie ma spiny, ale wiecie o co chodzi. Chodzi o zabawę, nie? O kurde, tutaj ktoś jedzie. Ale to jest ktoś z ekipy, może nie zaatakuje. Zobaczymy. Może nie będzie tak źle, co? No, nic nie ma nad minigana, będę musiał chyba zwykłymi broniami strzelać. Jedź. Dobra, patrzę na tamtego, co on tam kombinuje. Okej, na razie jest okej. Bez spiny. Dobra. Dostarczamy towar, no i ja właściwie we wszystkich chyba wytwórniach muszę od początku przygotowania zrobić. Bo już no, nic nie mam, wszystko mi popsuli, jakby zabrali. Ukradli mi. Cholerna policja. Tam miałem trochę hajsu. Ukryta organizacja, 3 minuty będzie na niewidoku. Ho, 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 ho. No właśnie. Tutaj dementuję takie plotki na temat tego trailera NFS, co zrobił Wise Guy. Wise Guy. Kojarzycie go? Ten, co robi takie szerokie bodykity do samochodów w GTA. Wyglądają fajnie, ale wszyscy to od razu kupują, że to o, od razu Rockstar stworzył, bo wyglądają fajnie. I wiecie, fajnie by sobie je tak przetestować w GTA i fajnie jakby były. No ale kurczę, ktoś puści plotkę, będzie, bo to jest taka zabawa trochę w głuchy telefon. Jeden kolega powie drugiemu koledze: wiesz co, widziałem fajny trailer nowego dodatku do GTA, nie? Ktoś inny mu powie: ty, a ponoć ma być dodatek do GTA, taki NFS-owski. Ktoś inny powie: będą nowe bodyki do GTA i tak. To się wiecie, kręci, aż w końcu zaraz ktoś rzuci datą opublikowania takiego DLC. Nie wiem, czy będzie takie DLC, ale nie ma żadnych informacji od Rockstara, więc nie mówię, kiedy będzie, co będzie. A takie plotki to są zawsze plotki i przeważnie się kończą plotkami. Tak? Dopiero jak mamy jakieś informacje od Rockstara, to wiemy, czy będzie jakieś DLC, czy też nie. Ach, takie coś mnie denerwuje. Ponoć ma być to, tamto. Ponoć ma być to, sramto. A zawsze wychodzi na to, że gówno ma być i trzeba tylko patrzeć, co Rockstar napisał na ten temat. On ani nie dementuje, ani nie ten, nie? Dobra, mamy zasoby pełne, odnowione. Ja mam chyba ten cały... tą całą wytwórnię ulepszoną. Zaraz zobaczymy. Ulepszenia. Coś ulepszałem. Mam nadzieję, że nie to. Bo to ulepszenia są ogólnie drogie. Jeśli... O, shit. Nie fajnie by było, jakby mi się ulepszenia też skasowały. Raczej chyba nie powinny. O, by było słabo. Słabo, bardzo słabo by było. Dobra, znowu jedzie ten. Trzeba się na niego przygotować. Ups. Wow, co to? O, trzeba niszczyć pojazdy. To jest moje ulubione. Tylko nie wiem, czy zdążę dojechać. Chociaż powinien się udać. Jedź, gdzie jest ekwipunek, przekąski, jakiekolwiek. Okej, mamy przekąski. A, zabił mnie. Trzeba pojechać jakoś szybko na lotnisko, czy coś. No nie mam samochodu żadnego. Może będzie motocykl chociaż. Opresor, okej. Opresor. Jest opresor. Kompresor. Lećmy opresorem zatem. Na lotnicho. Nie na lotnicho, tylko na bazę wojskową. Chyba będzie szybciej niż hydrom, co? Zrobimy sobie... O, pokażę wam przy okazji. Chociaż już to pokazywałem 1000 razy. Ale jak widać, nie wszystkie ludzki o tym wiedzą. Bo mało kogo spotykam w bazie wojskowej. I... Można bardzo szybko dużo milionów nabić. Na przykład teraz coś nabił sobie 200 tysięcy. Ja sobie jadę do bazy wojskowej. Nawet mogę to opresorem zrobić, żeby nabić sobie tam parę milionów. Jak masz pełny czas, to można i z 10 albo 13 milionów nabić uszkodzeń. Także bardzo dużo. Nawet chyba nie trzeba brać żadnej hydry, bo opresorem to się szybko doleci raczej. Hop, 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 hop. I już jesteśmy w bazie wojskowej. No i w bazie wojskowej najbardziej interesują nas buzardy.
nie samoloty, które powinny być droższe, tylko właśnie buzardy. Oczywiście samoloty też można niszczyć, za to jest trochę hajsu. O, shit. Ale buzardy, patrzcie, pokażę wam teraz porównanie. Niszczymy samolot. Nie trafiło. Oh my god, nie mogę go trafić. Co za... Nie wierzę, dobra. Weźmiemy sobie samolot w takim razie. Będzie szybciej. Siada Yasuka. I tak, obok mamy buzarda. I wiecie, czasu zostało tak naprawdę niewiele. Ale tak naprawdę to będzie chwiluśka. I zobaczcie, jak szybko nabijemy hajs. Uwaga, pyk. I już nagle mam. Mało mam. Ktoś mnie tu strzela, w bazie wojskowej nie powinni mnie strzelać. W momencie, kiedy jestem w misji tej tutaj. O, chodźmy tu. No, centruj się widok. O, właśnie. I mamy sobie buzarda. No i mamy już 700 tysięcy. O Boże, jak tym samolotem ciężko. Mogłem wziąć właśnie tego buzarda. Ten już chce do góry lecieć. Tu mam jakiś samolocik. O, nie mam je tutaj na tym, na przodzie. To zaraz będę, spokojnie. Tu mamy buzarda znowu. O, już jestem drugi. Tu mamy samolot. Jeszcze jestem drugi. Teraz lecimy rozwalić dwa buzardy. I coś czuję, że właśnie przed końcem ładnie sobie wygram. A, bo on na mnie najemników wysłał, no proszę. W ogóle ja bardzo lubię latać tym samolotem w porównaniu do Hydry. On jest bardziej zwrotny. O, już jeden buzard i tam będzie jeszcze chyba drugi. Chyba już zniszczyłem tego drugiego. Właśnie, on może z miejsca praktycznie startować. I od razu mam 3 miliony bez większego wysiłku. Tutaj nawet jakiś gracz sobie jedzie. Możemy też go zniszczyć. Co za cel! Pociśnie mnie zaraz z rakiety. Ale tu mamy cargo boba, mieliśmy gdzieś. Tutaj mamy jakiś wojskowy. Tutaj mamy jeszcze. O, namierza mnie! Nieźle! Pocisnęło mnie, ale mało brakowało, bym wyskoczył. No i ogólnie w bazie wojskowej można dużo nabić. Nie wiem, ktoś mnie chyba wyprzedzi zaraz, bo już nie jestem blisko bazy. Może być ciężko. Może się pojawi blisko opresa, ale nie, już 12 sekund zostało, także easy. Powinno się udać. A ten dalej nie daje za wygraną. Nie może przeżyć, że przegrał. Ten co tutaj? Hajsy mi zabrał. Nieźle, 10 tysięcy, sporo. Stawaj, Yasuka! Wszystko na mnie nasłał, co mógł. Nie może przeżyć. Zapraszam, zapraszam. Kurde, nie mam czym go zastrzelić nawet. A zapraszam go. Mam snajperkę, spróbujemy snajperką. Ops, ops, ops. O, najgorzej. Ojeju, jeju. No i co, udało się wygrać? Ile tam wygrałem hajsu? Chyba sporo, nie nawet. Nie mam pojęcia, z 30 tysięcy? Jakby było chyba więcej graczy, którzy by się bawili, to bym wygrał z 30 tysięcy. No tak, to słabo trochę. Właśnie, któraś moja wytwórnia miała tam... ulepszenia jakieś fajne, ale mam nadzieję, że to nie ta, która mi się całkowicie skasowała. Piszcie w komentarzach, czy jak będziemy musieli od nowa przygotowywać wytwórnię, to czy trzeba ją z powrotem ulepszać? Wiesz, to ulepszenie kosztuje 800 tysięcy. To jest sporo hajsu. A to jest mój ulubiony samolocik. Jeszcze jest fajny ten, jak on się tam nazywał? A, już nie pamiętam jak. Bersa chyba, tak? Bo to jest laser. Jeszcze jest Bersa, bardzo fajna. Bersa, jakoś tak się nazywało. Są bardzo fajne samoloty. No, a te zawsze sobie... Wiecie co? Z tym samolotem ja się nauczyłem bawić, jak grałem na PS4, bo na PS4 nie mam takich fantastycznych maszyn jak Hydra i za każdym razem sobie zabierałem właśnie z bazy wojskowej lasera i oddawałem jakiemuś graczowi, który mnie atakował z Hydry. Na PS4 nawet nie chcę wbijać, żeby bawić się snajperką z pociskami wybuchowymi. No ale podejrzewam, że
teraz hydry już raczej nie królują w powietrzu i bardzo dobrze. W końcu można sobie spokojnie grać jeżdżąc na lądzie. Wychodzisz tylko z samochodu, dwa strzały ze snajpy albo jeden celny i nie ma. I załatwione. Jeszcze tego gościa tutaj, widzę, że on coś tu się rządzi bardzo. Trzeba mu wytłumaczyć parę spraw. Ups! Nie trafiłem, ho ho ho. Będzie ze snajpy albo z wyrzutni. Strzelać. O, nie zdążyłem go zabić pierwszy. No trudno, zdarza się. Bardzo wam dziękuję, że byliście na takim luźnym graniu w GTA. Mam nadzieję, że wam się podobało. Trzymajcie się. Na razie. Pa, pa.